Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Terrarii. Czy to się nagrywa? Raczej się nagrywa. Co ja tu robiłem? Tak naprawdę nic, tak jak mówiłem, dorobiłem sobie tylko te trzy domki, żebyśmy mieli już cztery. Gdzie jest ten zasrany Jack the Archer? On powinien tutaj być gdzieś. A on ciągle w tym siedzi drzewie, jak mnie to wkurza, że on się mi nie pojawia u mnie w domu. Ale no mniejsza z tym, on jest jakoś niespecjalnie użyteczny, także niech sobie tam stoi. Uprzątniemy sobie wszystkie śmieci, wrzucę po prostu do tej skrzyni wszystkie te raczej nieużyteczne dla mnie rzeczy. Na razie tak będę po prostu rzucał na szybciocha te wszystkie duperele jakieś. Silver coiny, dlaczego ja je mam tutaj, a nie tu? To nie wiem. Wow, ktoś jeszcze przyszedł, jakiś nowy NPC-ci ciągle przychodzą. I w ogóle ten elf przyszedł do mnie i widzę, że tylko dlatego, że mam ten prezent, ten elf do mnie przyszedł, chyba. Cóż ty masz do sprzedania? Candy Cane, to jest lepszy miecz z tego, co ja widzę. Miecz ma 10 obrażeń, a ten ma 14, a to co to jest? A to są po prostu skarpety takie, które sobie można położyć, ale okej, okay, stać mnie na to coś, także sobie, nie wiem, załóżmy, jak to... Nie muszę tym klikać, samo to bije, także to jest znacznie lepszy miecz niż taki Iron Broadsword, który mamy. Ale sprawdźmy jeszcze, co ma do zaoferowania nasz Daniel, bardzo lubi imię Daniel. Reaper Knife. Very fast speed, okej, okay, czyli jest bardzo szybkie. Rusty Sword. No, takie nie za specjalne się wydaje. Very fast speed również, czyli potrzebuje bardzo, bardzo dużo kasy, żeby to w ogóle coś sprawdzić. Throwing Axe. To jest ciekawe. Rzucane takie toporki, wyle na to całą kasę, serio. Sprawdzę, jak to działa. Super się wydają. A sprawdźmy, jak ten miecz bije. Staćmy na niego, przecież on jest bardzo tani. Sprzedam sobie coś. Dobra, jednak mnie na niego nie stać. Kurde, pingwina mógłbym sprzedać. Nie chcę pingwina sprzedać. Jak pingwinka będę miał mojego kochanego. Nie zdradzę cię, mój kochany pingwinku. Będziesz ze mną zawsze. Jesteś cudowny. Leaf wand i leaf wood wand. Coś takiego. To sprzedamy, to jest beznadziejne. Zupełnie nieprzydatne. A, no uwalił. Super. I tak to sprzedam. I tak tego znajdę milion zaraz. To cóż ja mam do sprzedania, co może być cokolwiek warte? Może gwiazdka może być cokolwiek warta. Otwórzmy to w ogóle. Przerzućmy te wszystkie rośliny tutaj. Granaty może coś będą warte. Radar może coś będzie wart. Radaru i tak nie używam, poza tym mam drugi. Jest wart i to całkiem sporo, także super. Może nawet mnie na tego Rusty Sworda będzie stać. Ja tego znacznie bardziej bym chciał sobie kupić. On znacznie ciekawszy się wydaje. Sprzedajmy ten drugi radar, po co mi on? Sprawdźmy, co to jest w ogóle, no ja z tego nigdy nie wiem. To jest taki słabszy Candy Cane chyba, z tego co ja widzę. A cóż to jest ten Reaper Knife? Coś to za wymyślunek jest, Broken Reaper Knife. Ale to szybko bije, to jest dobre, to jest naprawdę dobre. Mimo, że to jest bardzo mały zasięg i w ogóle, ale ja już to widzę, że wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobre. Tylko kupmy sobie inny, Deadly, super, jeszcze zwiększony speed, patrzcie jak to atakuje. To jest chore gówno. Wow. Wow, naprawdę super się wydaje na razie. To boomerang mi jest zupełnie nieprzydatny, tak to. Ja mam takie bronie jeszcze. Taką fajną broń rzucaną w postaci tych toporków. Te toporki mi się bardzo podobają. Dokupię sobie trochę tych toporków. Fajne, na razie fajne się wydają te nowe rzeczy. No i jesteśmy, jeżeli chodzi o zasięg, całkiem ładnie. Zasięg ogólnie o bronie, całkiem ładnie ustawienie. Mamy taki niby lepszy broadsword w postaci Candy Cane'a. Mamy... To będzie naprawdę genialne na przeciwników, którzy do nas będą podchodzić, ja już to widzę. Mamy bardzo... na bardzo daleką odległość kusze i na trochę mniejszą odległość toporki. Zrobiłem znacznie więcej od kuszy. No dobra, całkiem fajne rzeczy od tych nowych NPC-ów. Mi się to podoba. Zostawmy jeszcze więcej tego syfu, który mi jest zupełnie na razie niepotrzebny. Invar Bar, to sobie zostawmy, bo to jest jakiś nowy metal. A ten Rusty Sword, no to... To jest po prostu inny miecz. Ten Candy Cane chyba jest lepszy, ale on bije rzadziej. Ten ma very fast attack speed, a ten ma fast speeda tylko. Ojej, no i teraz mam dylemat. A wiecie co, lubię broń, która bije trochę mniej, ale bije szybciej. Nie wiem, ja tak zawsze miałem... zawsze tak wolałem właśnie bronie, które biją mało, ale bardzo szybko. Inne rzeczy możemy posprzedawać, ten Iron Broadsword, on nam zupełnie już nieprzydatny. Wolf Pelty na razie będę trzymał, bo zaraz pójdziemy je trochę pofarmić. Czy jak sprzedam to, to czy elf się wyniesie? Nie wiem i wolę nie ryzykować, także sobie na razie to zostawmy w skrzynce po prostu. Mam nadzieję, że jak to będzie w skrzynce, to się elf nie wyniesie. Chociaż tak naprawdę u elfa już kupiliśmy wszystko, co było potrzebne. No i pójdźmy sobie na ten biom zimowy. Postarajmy się pofarmić trochę tych Wolf Peltów oraz Alpha Claw, czy jakoś tak to się nazywało, nie pamiętam nigdy. A i póki jeszcze z początek.
Jeżeli lubicie oglądać moje odcinki, możecie dać łapkę w górę, bo mnie tym wspieracie. Patrzcie, no, to będzie ekstra. Ja, mi się strasznie podoba ten Reaper Knife. To jest dla mnie jak na razie najfajniejsza broń, jaką tutaj nową dostaliśmy. No, patrzcie na to! Mogę iść do przodu po prostu z przeciwników zabijać. To jest znacznie lepsze od tego miecza, mimo że on też jest fajny, on też dosyć szybko bije. No i obrażenia też jakieś tam swoje ma. Tak naprawdę nie wiem, w jakim wypadku używałbym go, tego, ponad to. Naprawdę, nie potrafię sobie wyobrazić, no bo... No nie, no nie jest taki zły, naprawdę. To są... Oba miecze są bardzo dobre bronie. A jeszcze sprawdźmy, jak działają te toporki. Też fajne. Topór jak topór. Toporny. Dobra, będziemy tu stać i czekać prawdopodobnie po prostu na to, aż te wilki do nas przyjdą. Szkoda, że nie mamy Water Candle, ale no niestety na takim etapie gry raczej Water Candle no, nie mamy dostępne i nie będziemy mieć dostępne. Zróbmy tak, żeby wilki do nas mogły tędy przechodzić, bo one na razie przechodzić nie mogą. Jakby tutaj się jakieś pojawiły, niestety nie będą w stanie do mnie przejść. A, no teraz chcę, żeby do mnie przyszły. Dobra, teraz sobie powinny dać radę, po prostu sobie tutaj wskoczą. I do mnie przyjdą. No, my zajmiemy się przeciwnikami. Minus jest z tego toporka, że nim trzeba klikać. W porównaniu do kuszy, którą wystarczy po prostu trzymać i ona non-stop strzela. To mi się bardzo w niej podoba, naprawdę świetna jest. I całkiem nieźle odpycha, to też jest dobre. Gdy chcemy niektórych przeciwników trzymać na zasięg. To jest dobre na przykład, jak oni się nazywają? Eater of Souls chyba, tak to się nazywa. Według mnie wydaje się bardzo dobrym bronią na to. Spójrzcie na to, wilk w ogóle do mnie nie podejdzie, jak ja mam ten miecz. On jest genialny. Szczególnie właśnie jest dobry na takich przeciwników, którzy są mega szybcy. Bo ten wilk po prostu non stop do mnie jakby podchodzi. Ale mega niefajne jest to, że nie możemy zmieniać kierunku ataku tym mieczem. Muszę być ustawiony już w tą stronę, w którą atakuję. Nawet nie mogę, wiecie, kliknąć, żebym atakował... po prostu kliknąć, żeby mi atakowało w lewo. Ja muszę w lewo być już ustawiony całą postacią. Ciekawe, skąd te Wolf Clawy? Alpha Clawy? Naprawdę nie pamiętam, jak to się nazywało. Leci. Pamiętam też, że będę musiał mieć Boreal Wood, chyba 30 sztuk tego, aby zrobić lepszy łuk. Łuk, który właśnie jest do zrobienia z tych Wolf Peltów i tak dalej. 37 Boreal Wood już mamy, także więcej tego nie potrzebuję, no natomiast w ogóle przeciwnicy się nie pojawiają, to jest dosyć dziwne. Bo ostatnio jak tu byłem na samym początku gry, w tamtym odcinku, to mnie zaatakował na raz 4 takie wilki, ale spójrzcie na to, no to jest genialne. Ja sobie po prostu stoję, podejdę do niego, świetnie to jest. Wolf Pelt kolejny wyleciał, ja ich potrzebuję minimum chyba z 10 z tego co ja tam pamiętam. Ale no Wolf Pelty mnie jakoś specjalnie nie interesują, bo mnie zdecydowanie bardziej interesuje to drugie coś. To coś, co mi jeszcze nie wyleciało. To coś, czego potrzebuję mniej, ale no jak na razie żadne nie wyleciało, to jakoś specjalnie pozytywnie nastawione do farmienia tego nie jestem niestety. Czemu za mną taki szlaczek podąża? Możliwe dlatego, że mam tą miksturkę po prostu na speeda. Przydałoby się mieć, o. Buty Hermesa, bo bez tego to się naprawdę nie da grać. To jest jeden z takich z podstawowych przedmiotów, które po prostu trzeba mieć, aby w terrarii jakkolwiek się dało normalnie grać. Dobra, wiecie co? Może ustalmy to tak. Ja te Wolf Pelty i Alpha Clawy będę raczej poza odcinkiem farmił. Bo przy takim tempie pojawiania się przeciwników, no dla mnie to nie jest dobrym pomysłem, aby marnować cały tam półgodzinny odcinek na to, żebym stał na tym biomie, po prostu zimą i tłuk te wilki. Mówię, to jest bez sensu. Nawet nie wiem, czy w ogóle te Alpha Claws z nich lecą, bo jak na razie żaden mi się nie trafił. Możliwe, że na przykład tylko w nocy się pojawiają jakieś specjalne wilki, Alpha Wilki, czy jakoś tam, nie wiem, jak to się powinno nazywać. Na razie żaden ten Wolf Claw mi nie wyleciał. Na razie ani jednego Alpha Wolfa nie znalazłem, a Alpha Claw potrzebuję. Także zgaduję, że no, pewnie w nocy będą jakieś silniejsze po prostu wersje tych wilków się pojawiały. Tu jest skrzynka. A, ja ją otworzyłem już, okej. Nie pamiętam, jakbym ją otwierał, ale mniejsza z tym, skoro ją otworzyłem, to wyrąbane. Schodzimy sobie tu. Wow!
pułapka bije dużo. 64 punkty obrażeń to jest naprawdę sporo. Nie mam się czym wyleczyć. Czy ja wszystkie miksturki, żebym zostawił w bazie? Prawdopodobnie tak, co pewnie się zaraz zemści. Niestety, o, tu jest miksturka już pierwsza. Tak naprawdę ją sobie już użyję teraz, bo mam tego sobie bardzo mało, a ta trucizna nadal trzyma zrąbana, no. A zarąbiście długo. Rzućmy tam sobie glow stick. Nic tam ciekawego chyba nie ma. Trochę cyny. Cyna mnie praktycznie zupełnie nie obchodzi. Tak szczerze mówiąc, nawet tungsten mnie teraz nie obchodzi. Te bronie nowe, które mi wydropiły, są zdecydowanie lepsze od broni tungstenowych. Także, no, mówię, jakoś specjalnie nie widzę sensu nawet zgarniania tungstenu. Sprawdźmy tylko, co tutaj jest. Trochę irona, czy iron... No dobra, iron mnie interesuje, bo z irona jeszcze sobie mogę sobie zrobić zbroję. Tak naprawdę nie wiem, czy tutaj dodali jakąś może możliwość zyskania bonusu, gdy całą zbroję zrobimy nawet z takich podstawowych metali. Bardzo fajnie by było, jakby coś takiego było dodane. Delikatne ułatwienie do rozgrywki by na pewno wprowadziło. A mi ułatwienie jest potrzebne, bo mi nie idzie na tych modach. Szczególnie nie na ekspert modzie. Tam też ktoś napisał, że nie powinienem mówić normal mode, tylko pre-hard mode i tak dalej. Ja wiem i tak dalej, ale naprawdę, jak ja będę mówił o normal modzie, będę miał na myśli oczywiście po prostu świat ten Terrarii przed hard modem, czyli przed zabiciem Wall of Flesh. Ja się tam nie będę z nim bił, bo to za dużo roboty z tym glutkiem. A, ja tutaj umarłem chyba od hoplity. Tam jest biom marmurowy, z tego co ja pamiętam. Nie, marble to jest marmur, wydaje mi się, że to jest chyba marmur. Nie mam gdzie postawić pochodni. Gówno widzę. Glowstick, ratuj mnie. Ale mnie ten miecz wkurza, jeżeli chodzi o przestawianie go na boki. Ale nic nie widać tu. No dobra. Glutki przynajmniej nie mogą trafić, jak są. Unoszą się na wodzie. Nie mogą glutki się zatopić. Trochę więcej irona zawsze tutaj możemy sobie zgarnąć. To jest cyna? To co to jest? Nie, to jest poprawa też iron. Tak, dobra, nie wiem czemu, ale myślałem, że to jest cyna. Nie wiem naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, czemu tak myślałem. Że to w ogóle nie wygląda jak cyna. Ale żelazo zawsze nam się przyda. No fajnie byłoby mieć całe uzbrojenie z tego żelaza. No to taką tarczę sobie mogę zrobić z tego żelaza. Gdzie jest? Czemu ja włączyłem jakąś miksturkę? M chciałem kliknąć. A nie, to ja nie tutaj umarłem od... Tak, tam jest biom marmurowy. Ja nie w tym miejscu umarłem. Dobra, w niektórych sytuacjach zdecydowanie znacznie bardziej przydatny jest ten miecz trochę dłuższy. Muszę zacząć stawiać pochodnie tutaj wszędzie, bo tych pochodni prawie nic nie postawiłem i to naprawdę gówno widać. Jak patrzyłem, to serio, tak zwiększona gamma naprawdę na odcinku całkiem sporo daje. W nocy widać prawie wszystko. Ale tutaj, jak sobie gram na odcinku, no to jest makabra czasami. Czemu było słychać, jakby się załamał lód, mimo że się lód nie załamał? Muszę bardzo małe skoki tutaj robić, inaczej ten lód się pode mną załamie. No dobra, teraz powinienem się zmieścić tam i mogę sobie zrobić większy skok. No tego irona, to ja widzę, że tu jest naprawdę masa, natomiast żadnej takiej sporej żyły platyny nie widziałem. Jedną żyłę platyny, taką bardzo małą, raz spotkaliśmy chyba. I to by było na tyle. O, no patrzcie, tu się schyło serducho. Nawet dobrze, że tu zlecieliśmy. Tylko teraz stąd wypłynąć. To będzie problem. O kurde, no, nie sięgnę tu chyba. A, no i jeszcze ten zasrany nietoperz się trafił. Czemu ja go zamroziłem? Czy on wszedł w wodę i się po prostu przymroził? Nie wiem, naprawdę. Ale dostawał obrażenia od debuffa na lód chyba. Tutaj chyba nie mam dalej przejścia, niestety. Tam jest gdzieś po prawo coś. To są zwykli przeciwnicy. Ale ja gówno z tego zadaję obrażeń, to nic nie bije praktycznie. Bije często, no dobra, także i tak z tego zadamy duże obrażenia. Znaczy DPS będzie spory, ale obrażenia takie pojedyncze, no to przerąbane są, beznadziejne. Patrz jak ja go biję, chyba lepiej go będzie z tego bić, no i to znacznie, dobra. Czyli widzimy przykład przeciwnika, na którego znacznie bardziej przyda się właśnie ten miecz, taki troszkę lepszy.
To jest właśnie minus takich broni, które bardzo często atakują, ale bardzo mało mają obrażenia. Gdy gra ma coś takiego jak obrona, która niweluje obrażenia o tyle, o ile tej obrony wartość zwiększymy. W takim Diablo na przykład obrona to po prostu, wiecie, jest mniejsza szansa na trafienie przeciwnika. To byłoby u nas nadal świetne, bo i tak atakujemy często. No ale w takiej Terrarii obrona zwiększona, po prostu zmniejszone obrażenia o tyle samo. Także tutaj zdecydowanie częściej bardziej przydatne są, ale dziwne coś. Co to jest? Zdecydowanie częściej przydatne są bronie atakujące rzadko, ale zadające dużą ilość obrażeń. Jednym ciosem oczywiście. Ojej, nie lubię was. Nie lubię was to bardzo. I czemu to jest już koniec mapy w ogóle? Ja tu powinienem iść gdzieś dalej. Ja tu się nie zgadzam, zdecydowanie dla mnie jest za małe to. Ile ich tu się pojawia? Dajcie spokój. Umrzyj. Ile on tego Zaraz ja tu umrę. Dobra, glutek tu nie spadnie. Tyle dobrze. Także tego wikinga sobie możemy rozwalić tym mieczykiem. On jest śmieszny, naprawdę. No tak, jest taki fajowy. Nie wydaje się jakiś specjalny, specjalnie świetny, jednak. Myślałem, że będzie znacznie lepszy. Ale nadal jest dosyć ciekawy. No ale to dobrze nawet, bo mi się wydawało, że ten miecz będzie zdecydowanie bardzo przesrany wręcz i będzie mi się łatwo, za łatwo z nim grało, a tu się okazuje, że wcale on przesrany nie jest, jest całkiem nieźle zbalansowany. Dobra, z tego co ja widzę, to jest jakaś rzecz tutaj z prawej strony, także postaramy się tutaj przejść. O Jezu, oni tu będą przychodzić. 47 punktów obrażeń, to jest chore. Ale do tego się przydaje to bardzo. Stoję sobie w miejscu, mam pewność, że ci przeciwnicy nie przejdą, natomiast jakbym bił tym mieczem, no dobra, też by nie przeszli. Ale tak to gorzej wygląda. A tak to stoję po prostu w miejscu i serio. Mam stuprocentową pewność, że oni się stąd po prostu nie ruszą. Ojojoj. Takim mieczem atakować, mieczem, kill-offem, takim przekopywać się, no to nie jest jakoś specjalnie świetnie. Trochę czasu to zajmuje, niestety. Szkoda, że w ogóle ten szyb już się tutaj skończył. Możliwe, że nam, nie wiem, z prawej strony będzie przejście dalej, tam jak jest ta kopalnia, tam jak jest ten taki szyb kopalniany z tym wózkiem. No jak na razie to ja widzę, tutaj jest koniec. Tutaj prawdopodobnie tak, też nie ma przejścia, także no dosyć niefajnie. Ale sprawdźmy tu jeszcze na górze. Jeden topaz, taki zwykły topaz, no nic ciekawego tak naprawdę, taki jeden topaz. Dobra, wiecie co, ja to olewam. Cofnijmy się na górę. Sprawdźmy, może coś na górze jest ciekawego. Ty gościu, ojej, czemu przyszedłeś w tę stronę, no? Chciałem cię zabić. Nie chciałeś, żebym cię zabił? Każdy chce, żebym go zabił. Nie topesz, ten dziwny. Czy ten Rusty Sword, który ja mam, nakłada ten debuff zadający im obrażenia? Czy ten nie topesz jest jakiś po prostu specjalny i on sam z siebie dostaje jakieś obrażenia raz na jakiś czas? Wiem, że to jest jeden ametyst, ale go sobie ominę. Jestem leniuchem. Tu już przechodzimy w zwykły biom i nawet spoko jest, bo wolałbym chyba w zwykłym biomie teraz trochę połazić. Zdecydowanie łatwiejsi przeciwnicy tutaj są. Ale tutaj nic nie ma, zupełnie nic, nie ma przejścia dalej, także no tutaj olewamy to raczej. Nie zarąbiście oko swędzi. Nie wiem dlaczego. Przejdźmy sobie na drugą, na drugi koniec po prostu szyby, może tutaj będzie jakieś przejście dalej. Jest tutaj lód. O! Muszę uważać. Jak spadnę tutaj na lodzie, to czasami idzie się bardzo łatwo i bardzo szybko zabić. Niestety grappling hooka nie mamy. To jest mega minusem. Tungsten, tak jak mówiłem, tungsten nas za bardzo nie obchodzi. Także tak, tungsten sobie ominiemy, a ja tutaj muszę jakoś to wymyśleć, żeby... no nie umrzeć po prostu. Iron jest do zgarnięcia. No dobra, zgarnijmy sobie ten iron i od razu będzie przejście tam niżej. Ale jak na razie to nic specjalnego tu nie widzę. Bardzo mało domków jest. O dziwo. Co to jest? Silver. Coiny po prostu. Tak sobie leżały, dziwna sprawa. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Bardzo mało domków jest. Jak oglądaliście tamtą serię, to... Jezu, tamta seria była tak szczęśliwa, jeżeli chodzi o liczbę tych rzeczy na samym początku. Że no wow. Dobra, tutaj nie ma zupełnie nic, ja sobie mogę podskoczyć i spaść po prostu.
I chyba to jest koniec naszej wycieczki po biomie zimowym. Niestety, bardzo szybko się zakończyła. Serio, no takie gówno, nic tu nie ma zupełnie. Przekopywać się dalej mogę, ale czy ja coś tu nowego odkryję? No szczerze wątpię. Bardzo, bardzo mały jest ten... tak, ta jaskinia. Miałem nadzieję na coś większego. O, tutaj mamy trochę szafiru, z czego się bardzo cieszę. Szafir zawsze na plusie. No pięć szafiru, zawsze coś. W domu mam... W domku wydaje mi się, że mam chyba dwa szafiru. Jakbyśmy jeszcze znaleźli 8, moglibyśmy sobie zrobić huka. I to takiego całkiem dobrego. Niestety, 8 szafiru znaleźć, no to nie jest wcale tak łatwo. Wtedy też, na samym początku praktycznie gry, pamiętam, nie wiem, pierwsze parę odcinków, pierwsze 3 odcinki chyba, i dostałem już takie pomieszczenie, gdzie było pełno diamentu. To jest chyba iron, z tego co ja widzę. Nie, to jest tungsten, tungsten mnie nie interesuje. Serio, chyba pierwsze 3 odcinki, a ja już dostałem cały pokój wypełniony diamentami. Dzięki temu mogłem sobie... Co tu jest takie dziwne, to wygląda? Dzięki temu mogłem sobie zrobić najlepszy taki wcześniej dostępny hack, jaki w ogóle był w grze wtedy dostępny ogólnie właśnie. No tu nie ma zupełnie nic znowu. Trochę irona jest. No jakoś specjalnie tam się raczej nie będę przekopywał. No ale serio, tak właśnie wyglądają te pierwsze odcinki z Terrarii, niestety. Że często po prostu będziemy kopać i szukać różnych rzeczy. Ja postaram się poza odcinkiem na następny odcinek wyfarmić te wszystkie wolf pelty, a w nocy sprawdzić, czy lecą z jakichś tych wilków te alpha clawy, czy jakoś tak, no nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale chyba jakoś właśnie tak. Jak nie przekopiemy się tutaj raczej szybko żadnego rozwidlenia jakiegoś większego, no to nie wiem, ja prawdopodobnie wyjdę z tej gry i wejdę na nowo, żeby po prostu się pojawić przy domku i nie wiem, pójdziemy sobie w lewą stronę najwyżej teraz, albo za ten biom zimowy, może coś nowego za tym biomem jest, tam była chyba korupcja, ale tą korupcję wydaje mi się, że z takimi broniami, jakie teraz mam, będziemy mogli sobie po prostu przejść. O masakra, nie, no tu nie będzie nic, to jest naprawdę makabra. Raz, dwa, trzy chyba, on trzy razy musi uderzyć w bloczek, żeby go przebić, co jest bardzo niefajne, mega dużo czasu zajmuje. Tu znowu jakiś nietoperz lata, w bardzo małym pomieszczeniu. O, ty śmieciu, że się tu schował. Ciebie to bardzo nie lubię. Czemu cię nie mogę trafić? Halo, panie śmieciu. Dobra, teraz padaj. Tutaj jakieś coś niby jest, ale to chyba nawet nie jest część cave'a, także no to jest pewnie jakieś małe coś. Zaraz zresztą się przekonamy. A może? A może? O kurde, jest domek. Dobra. Jest cokolwiek. Czyli już jakiś tam postęp. I mamy Blizzard in a Battle. Świetna sprawa. Mega się z tego cieszę. To jest jedno z takich fajniejszych akcesoriów. I chyba miałem problem z dostaniem go na poprzednim save'ie grając. Możemy sobie zrobić taki podwójny skok jakby na dodatek z takim bonusem w postaci pierdzenia chmurą, taką śnieżycą. Mega przydatne, bardzo mi ułatwi poruszanie się, co to było? Slash chyba spadł. Mega mi ułatwi po prostu poruszanie się po tych jaskiniach wszystkich. Nie chcę używać ice torczy. Ice torcze idą tu, a zwykłe torcze wyżej. Trochę ametystu. Ile mam tego ametystu już teraz łącznie? I to jest platyna, o! No, w końcu się platyna trafiła. Ile tego ametystu mam? Jak się okaże, że mi jeden ametystu zostanie, to będę sobie pluł w brodę, że wtedy tamtego ametystu nie wziąłem. Ale no cóż poradzić. Dobra, wiecie co? Na razie to olewam tą jaskinię. Nic ciekawego tutaj nie dostaniemy już raczej. Blizzard in a Battle mam, także ja się bardzo cieszę i tak już z tego. Ja nie mam niestety możliwości teleportowania się do bazy, bo no nie mam. Jak na razie, jak to się nazywa? Kurczę, jak to się nazywa? Magic Mirror chyba tak? Także sobie po prostu wrócimy w ten sposób. Ale mega mi się przycięło nagrywanie, jak patrzyłem na podglądzie. Tutaj obok mam okienko otworzone, bo w Terrarii gram na okienku. Podczas wczytywania świata. No i dobra, w prawo czy w lewo? Mógłbym sobie pójść tak naprawdę w lewo i pójść dalej tą jaskinią. Chociaż tam może coś nowego będzie, sam nie wiem. Poza tym nie mamy jakoś specjalnie dużo czasu.
Tam jest korupcja dalej i to nadal tak z dżunglą połączona, a tu jest zwykła korupcja. Dobra, wiecie co? Jak już szliśmy w prawą stronę, pójdźmy sobie znowu w prawo, może coś nowego. Tam, o, zobaczymy. Mogę używać sobie Blizzard na battle, żeby delikatnie bardzo się przyspieszać, bo troszkę szybciej się z tym leci, jak normalnie chodząc. I się przydaje, żeby negować sobie obrażenia od upadku. Chociaż i tak, żeby negować sobie obrażenia od upadku, najbardziej by mi się przydało po prostu Lucky Horseshoe, czy jakoś tak się nazywało to akcesorium. To jest ta podkowa taka po prostu, którą możemy znaleźć na latających wyspach. Latające wyspy to jest w ogóle coś, co mnie mega interesuje. Z wielką chęcią sobie sprawdził, czy tam czegoś nowego nie dodali, a jestem prawie pewny, że na pewno coś w tym modzie nowego jest dodane do tych latających wysp. No ale żeby je odwiedzić, musiałbym znaleźć miksturki grawitacji lub musiałbym mieć pistolet i strzały z meteorytu, żeby jakoś normalnie sobie móc znaleźć te latające wyspy. A ja i tak nigdy nie lubię ich znajdywać za pomocą strzału z meteorytu, tylko po prostu latać sobie za pomocą mojej miksturki antygrawitacyjnej. Jakby ktoś nie wiedział, jak się odkrywa te wyspy za pomocą pocisków, jak one się nazywały? Meteorytowych, nie wiem, czy mówiłem dobrze przed chwilą. Za pomocą pocisków z meteorytu mamy jakiś pistolet, mamy te pociski z meteorytu, one, jak wiecie, odbijają się od pierwszego bloczka, który tam napotkają. Dlatego idziemy sobie po prostu przez mapę i strzelamy do góry. Jak zobaczymy, że jakiś bloczek się odbije, no to znaczy, że trafiliśmy na latającą wyspę. Ja nie lubię tego, takiego szukania tych latających wysp. To jest takie nie za świetne. Często taką wyspę można łatwo ominąć. Nie za bardzo nigdy też wiedziałem, jak dobrze ustawić ogólnie kąt, pod jakim powinienem strzelać tym pistoletem. No ogólnie, no mówię, nie lubię takiego szukania latającej wyspy. Dlatego ja sobie poczekam, aż dostaniemy, to jest Beta Wolf, widzicie? Beta Wolf, no to z nich raczej nie dostaniemy Alpha Claw'ów, nie? Takie dosyć logiczne. O czym ja mówiłem? No mówię, zawsze nie lubiłem szukania latającej wyspy za pomocą pistoletu. Zawsze czekam na to, aż dostanę miksturkę antygrawitacyjną. No nie wiem, będę otwierał wszystkie te skrzynki, będę otwierał wszystkie te garnki i tak dalej. Szanse na to, że dostaniemy, są całkiem spore. Także raczej nie będę musiał dużo czekać. A taką miksturkę oraz oczywiście wyspę całkiem niedługo powinniśmy odkryć. Tyle czasu idziemy i jeszcze nie doszedłem do połowy tego, co my odkryliśmy. Ten miecz truje. Ten miecz truje, czyli ma dodatkowy bonus w postaci trucia. Podoba mi się. Teraz zdecydowanie bardziej uważam, że on jest lepszy od tego. Jak on się nazywa w ogóle? Reaper. Reaper Knife. To w ogóle nie jest miecz, tylko nóż. Zdecydowanie bardziej mi się podoba. Dlatego on ogólnie był droższy. Tak się po części trochę zastanawiałem właśnie. Mówię, kurczę, ten Reaper Knife jest tak świetny. Tak często atakuje. Obrażenia też wcale nie są takie złe. Jakim cudem on jest tak tani, a ten Rusty Sword, który się wydaje całkiem głupi, jest tak cholernie drogi. 1 złota na samym początku, nawet sporo jest za broń, o dziwo. A porzucajmy sobie w nich włócznią. Nawet włócznią, co ja gadam? Toporkiem. Toporek znacznie mniej odpycha z tego, co ja widzę, co mi się nie podoba. Odpychanie to jest mega ważna umiejętność przy broniach, którą doceniam coraz mocniej, szczególnie na tym hard modzie. Czemu się broń nie chce przesunąć? Ale chyba częściej tym mogę rzucać i na dodatek rzucam, zadaję obrażenia większe. Czyli mimo wszystko bardziej mi się powinno opłacać używać chyba tego toporka. No tutaj raczej już nam się nic nie stanie. Takie dwa Itery of Souls, nie wiem nawet jak ich odmieniać, raczej mi nic dużo nie zrobią. No ale dobra, tu już jest chyba kolejna jaskinia. Nie. Nie ma kolejnej jaskini, niestety. Musimy sobie ją olać i szukać dalej. Kurczę, już 29 minut, powinienem zaraz kończyć odcinek, ale tak bardzo bym chciał znaleźć chociaż miejscówkę, w której jest jakaś inna jaskinia. Mógłbym chociaż następny odcinek zacząć od po prostu bycia w tej miejscówce i zejścia tam niżej. Poza odcinkiem, wiecie, po prostu bym sobie przeszedł tutaj ten cały kawał drogi i byśmy zaczęli. Czy tutaj jest shrine? Wydaje mi się, że tutaj powinien być shrine. Tak wyglądają zazwyczaj shrine właśnie, takie przejście na samą górę.
I tu możemy dostać Arkalisa, a jak nie dostaniemy Arkalisa, to dostaniemy Enchanted Sword, który i tak jest świetny. Kurczę, ale czat jakby się teraz trafił. Jak Arkalis jeszcze by się trafił. Tak, jest Shrine. Teraz jeszcze tylko, czy dostaniemy Arkalisa, czy zwykły Enchanted Sword. Enchanted Sword. I tak się cieszę, bo on jest bardzo dobry. Patrzcie, 24 punkty obrażeń jest milion razy lepszy od naszego mieczyka, który i tak był całkiem dobry. I na dodatek mamy taki strzał. Ja się mega cieszę. Kurczę, nie doskoczę tutaj. A co to jest? Taki grzybek, czy co? A, to jest pingwin! Boże, to jest pingwin! Jak ja mogę mojego pingwina nie poznać, kochanego? Kaczki! Cześć, kaczki! Czemu kaczki chodzą? O, kaczka była i nie ma. Jej, ten miecz jest tak świetny i na dodatek nie muszę trzymać... nie muszę klikać non-stop. Wystarczy trzymać przycisk ataku. Jakiś bumerang, jakieś duperele. Mining potion zdecydowanie bardziej wolę od bumerangu. Ojej, i rozwalmy sobie tutaj przejście. Ale by było łatwo zrobić to wszystko, jakbyśmy mieli grappling hook. Ale no niestety musimy jeszcze sobie trochę poszukać. Jak to się nazywało? No te wszystkie klejnoty. Ametysty, topazy, czegokolwiek, 15 sztuki będziemy sobie mogli zrobić grappling hook. No nawet mi się zarymowało chyba. Kolejna skrzynka bardzo dziwnie umiejscowiona i tak naprawdę wiecie co, to będzie chyba ostatnia skrzynka, którą dzisiaj otworzymy. I tu już widzę, że się zaczyna dungeon. I nawet ja nie będę tutaj wracał na następnym odcinku. Umbrella, nic mnie nie obchodzi raczej. Tin bary sobie weźmiemy, bo będziemy mogli je sprzedać. No i dobra. Przynajmniej odkryliśmy umiejscowienie lochu. Trochę daleko jest, naprawdę bardzo daleko jest od naszego domku. O, jedzie zoom, akurat przed zoomem skończymy odcinek. Ja dobuduję jeszcze dwa domki i od tego zaczniemy prawdopodobnie nowy odcinek. Jak na razie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zasrany zoom znowu jedzie i czyści mi ulicę, jest zarąbiście głośny. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że teraz mnie i tak dobrze słychać. Jeśli wam odcinek się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A my się widzimy w następnym, już jutro o godzinie 15. Trzymajcie się i cześć. Boże, jaki on jest głośny.